Witam serdecznie, z tej strony Tuszkiewicz Marcin. Zapraszam na Mariusza na ten tydzień. W poprzednim tygodniu polski złoty się osłabiał, WIG20 zaatakował linię trendu spadkowego, a jednocześnie wiele ciekawych instrumentów w ciekawych miejscach. Więc zachęcam do obejrzenia do końca tego nagrania i już zapraszam na godzinę 22 do Inwestio, gdzie przedstawię podczas godzinnego webinara wszystkie instrumenty, które są w mojej ocenie ciekawe. Przejdźmy już do wykresów. Na pierwszej kolejności polski złoty. Tutaj widać, że w zeszłym tygodniu, wykres tygodniowy, podeszliśmy od dołu pod linię trendu. Na wykresie dziennym lepiej to widać. Przetestowaliśmy tę linię, no i teraz wypadałoby, abyśmy dalej kontynuowali spadki do poziomu około 3,08. Jeżeli chodzi o tego względem euro, tutaj również podeszliśmy do góry. Na wykresie dziennym widać, że tutaj jest troszkę więcej siły niż na dolarze polskiego złotego. Natomiast też cały czas tutaj mamy trend spadkowy. Nie wybiliśmy poprzedniego szczytu, więc cały czas powinniśmy tutaj jeszcze szukać spadku. Jeżeli zatrzymamy się po raz drugi na poziomie 4,17, należałoby uważać z pozycjami krótkimi, bo może się trend powróci do trendu wzrostowego. Natomiast generalnie uważam, że celem cały czas jest ta czerwona linia trendu tutaj w okolicach 4,15, 4,12 powinniśmy tam dotrzeć. Jeżeli chodzi o polską giełdę, to dotarliśmy ostatecznie do linii trendu, czyli mojego dalszego celu, jeżeli chodzi o wzrosty. W tym momencie spodziewam się korekty. Myślę, że do poziomu 2400 coś w tym stylu powinniśmy dotrzeć i później jeszcze jedno podejście do góry i decyzja, co robimy dalej. Generalnie na WIG-u można zauważyć trend wzrostowy, więc warto szukać tych okazji do kupna. Jeżeli pokonamy tę linię trendu, sądzę, że podejdziemy już pod poziom 2630 punktów. No w tej chwili należy się spodziewać małej korekty. Dalej wchodząc po polskich akcjach, warto przyjrzeć się akcjom Wawel, które w poprzednim tygodniu wygenerowały sygnał sprzedaży na dużym wolumenie. Znaczy wolumen był duży na wybijającej świecy, spadająca gwiazda na małej, no i później tutaj duża świeca podażowa. To, co dla mnie jest istotne, jeżeli chodzi o spółkę Wawel, to proszę zwrócić uwagę, jak tutaj ten trend wygląda. Mamy długoterminowo trend wzrostowy, wolumen już jest tutaj bardzo, bardzo malutki. Natomiast to, co jest ważne, takie wybicia często kończą się zejściem po prostu w dół o taką samą odległość. I tego aktualnie ja się spodziewam na spółce Wawel. Uważam, że nawet patrząc na wskaźniki fundamentalne po pierwszym kwartale, bo spółka jeszcze nie podała wyników za drugi kwartał, spółka jest no przewartościowana, jeżeli chodzi o całą giełdę. Natomiast należy pamiętać o tym, że inwestorzy nie bez powodu kupują spółki, które są dobre, zdrowe, fundamentalne, bo aktualnie jest bardzo wybiórcza kursa na polskiej giełdzie. No i w tym przypadku również takie spółki jak Wawel są wyciągane na wyższe poziomy cenowe, pomimo wysokich wskaźników cena do zysku, cena do wartości księgowa, bo akurat w przypadku Wawela to chyba jest, cena do wartości księgowa wynosi około 5, niecałe 5, a jeżeli chodzi o cenę do zysku, to jest ponad 20, więc jak na warunki polskie w danej chwili jest to spółka bardzo przewartościowana, aczkolwiek należy pamiętać, że jeżeli podadzą dobre wyniki za drugi kwartał, te wskaźniki mogą się oczywiście zmienić na korzyść. I pod to prawdopodobnie inwestorzy kupują, natomiast ja osobiście, patrząc na analizę techniczną, uważam, że tutaj będzie zejście w dół do poziomu co najmniej 840 zł za akcję, ewentualnie do poziomu 760, no a później decyzja co dalej. Tutaj też oczywiście jest ta krótkoterminowa linia trendu jako wsparcie. Natomiast generalnie sygnał jest dosyć klarowny, na bardzo wysokim poziomie cenowym, więc należy go zarespektować. Jeżeli chodzi o inne spółki, Police stoją w miejscu, na razie nie decydują się ani zejść w dół do mojego celu na poziomie
18,60 zł, bądź wybić na poprzednie szczyty. Na razie stoimy w miejscu, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na Azoty Tarnów, tutaj wybiliśmy się bardzo ładnie z tego poziomu około 63 zł, o którym wspominaliśmy, no i teraz podążaliśmy do ku górze. Co teraz się wydarzy? Zobaczymy. Aktualnie cały czas mamy trend wzrostowy potwierdzony, więc celem dla wzrostów jest poziom 86 zł. Spółka Havel, o której też wspominałem już dawno, pokonała ostatecznie poziom 2,80. W związku z tym, moim zdaniem, możemy mówić o powrocie do trendu wzrostowego. Tak naprawdę się o tym przekonamy w najbliższym czasie, czy dalej to będzie kontynuowane, ale cały czas spółka realizuje moje założenia, jeżeli chodzi o trend wzrostowy. Czyli było zejście w dół, podejście pod poprzedni szczyt, zejście znowu do poziomu wsparcia na poziomie 2,50, no i wybicie do 2,90 około. Tutaj należałoby się spodziewać dojścia do 3 zł i lekkiego odwrócenia, ale sądzę, że jeżeli spółka poda dobre wyniki, to tutaj będziemy mieli znowu powrót do okolicy 4 zł za akcję. Aktualnie spodziewam się cały czas kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Wyszliśmy ponad tą długoterminową linię trendu wzrostowego, więc można to potraktować jako zejście w dół, fałszywe wybicie, że tak powiem, i podejście dalej do góry, ale to wszystko pokaże kurs. Aktualnie zrealizowaliśmy minimalny cel, który ja zakładałem. Zobaczymy, czy rynek będzie miał siłę iść dalej w tamtym kierunku. Na razie wygląda, że tak. JSW również realizował mój scenariusz, dochodząc do górnego ograniczenia tej flagi. Jednocześnie dochodząc idealnie niemalże do poziomu, który wyznaczyłem na poziomie 75,60 zł, tam też rynek się zatrzymał. Zobaczymy, czy teraz to wsparcie, które tutaj mamy, pomoże kursowi rosnąć wyżej do poziomu kolejnego 80 zł za akcję. Tyle jeżeli chodzi o polską giełdę w tej chwili. Natomiast złoto realizuje cały czas scenariusz wzrostowy, o którym też mówię. Dla mnie celem aktualnie jest ta pierwsza zielona linia, czyli 1420 dolarów za uncję złota. Tam nie, moim zdaniem powinniśmy dojść bez problemu, a później będzie decyzja, co robimy dalej. Powyżej tego poziomu powinno być wygrupowanych bardzo dużo stop lossów, więc jeżeli ten poziom zostanie pokonany, myślę, że ten poziom 1477 dolarów nie będzie stanowił problemu. Dopiero około 1500 jako bariera psychologiczna będzie tutaj znacząca. Tak więc na razie spodziewam się dotarcia do 1420 dolarów za uncję złota. Jeżeli chodzi o Apple w zeszłym tygodniu bardzo fajnie realizował mój scenariusz. Dalej podążaliśmy ku górze, no i tym samym ja podtrzymuję swoje założenia o tym, że dotrzemy do poziomu około 540 dolarów. Aktualnie bardzo ładne wybicie powyżej poziomu około 470, tam było dużo stop lossów, to widać, że zostały wybite. Nie ma korekty na rynku, czyli inaczej, to jest korekta, więc prawdopodobnie będziemy mieli kolejny silny ruch ku górze. Kolejny silny ruch. Jeżeli chodzi o euro do dolara, tutaj moim zdaniem został wygenerowany sygnał sprzedaży. Na wykresie 4-godzinowym może być to lepiej widoczne. Moim zdaniem można to potraktować jako głowę z ramionami. Nie jest idealna, więc trzeba zachować trochę ostrożności, bo nie jest to tak oczywisty sygnał, jakby mogło się wydawać. Natomiast głowa z ramionami tutaj moim zdaniem się kształtuje. Jesteśmy aktualnie na prawym ramieniu, więc powinniśmy dojść jeszcze raz do poziomu około 1,32 i dopiero zdecydować o zejściu dalej. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Rynek nie wykazuje siły. Te wybicie tutaj nie było później kontynuowane, bo ta próba, zejdziemy sobie jeszcze na niższy interwał, muszę zwrócić uwagę, że mieliśmy bardzo ładne wybicie, korektę, jeszcze jedna próba wybicia, ale zakończona bardzo silnym sygnałem sprzedaży, moim zdaniem na tyle silnym, że powinniśmy te spadki kontynuować. To, co zaneguje ten scenariusz, to wybicie poziomu tej niebieskiej strefy, czyli około 1,3420. W
Wtedy spodziewałbym się już ruchu do poziomu 1,37. To, co wspiera niejako moją analizę, jeżeli chodzi o eurodolara, to jeszcze jest wykres dolar do franka, który, jeżeli spojrzymy sobie na wykres tygodniowy, który już pokazuje, odbił się od linii trendu. I bardzo ładnie go teraz, ją teraz respektuje tą linię, więc potwierdza niejako ten scenariusz, bo korelacja między euro-dolarem a dolar do frankiem jest bardzo duża. W związku z tym tym niejako popieram swoją analizę na euro-dolarze, ponieważ jeżeli dolar do franka odbija się od linii trendu, to równocześnie euro-dolar, pomimo tego, że ją podjął, mogłoby to być fałszywe wybicie. I tak aktualnie widzę te najciekawsze scenariusze. Zapraszam na godzinę 22 do inwestycji, tam będzie więcej analiz, więcej scenariuszy. Teraz już serdecznie dziękuję, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia.